Filmy z zombie w roli głównej w ogóle nie tracą na popularności, a wręcz ciągle ich przybywa. Zastanawialiście się jednak, skąd w ogóle pomysł na zombie? Czy to tylko zwykły wytwór wyobraźni? Czy może zombie mają więcej wspólnego z rzeczywistością niż nam się wydaje? W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 zaskakujących faktów o zombie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest State of Survival. Mobilna gra strategiczna, w której Waszym zadaniem jest przetrwać apokalipsę zombie. Możecie tego dokonać m.in. budując i stopniowo ulepszając swoją osadę, wykonując misje i zdobywając bohaterów posiadających własne ciekawe historie i unikalne skillsy, które pomogą Wam chronić się przed zombie również w trybie PvP, do tego różne ulepszenia, systemy ekonomiczne oraz możliwość zawierania sojuszy, aby zapewnić Wam jak najlepsze wrażenia z gry. Twórcy ponadto regularnie dodają różne sezonowe eventy i specjalne wydarzenia, więc na pewno nie będziecie się nudzić. A jeśli macie ochotę dołączyć, dobrze się składa, ponieważ pobierając State of Survival teraz z linku w opisie pod tym filmem lub skanując kod QR z ekranu, całkowicie za darmo otrzymacie specjalny pakiet startowy. Gra dostępna jest za darmo zarówno na iOS, jak i Android. Jeszcze raz zapraszam, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Zombie nie zawsze były potworami żądnymi krwi. Pojęcie zombie wywodzi się z kultu voodoo i oznacza osobę silnie zniewoloną, ślepo wykonującą polecenia osoby ją kontrolującej. Kapłani voodoo często osiągali ten efekt, odurzając ofiary różnymi substancjami, zatrzymując ich funkcje życiowe, aby następnie w cudowny sposób przywrócić je do życia. Takie bezwolne zombie wykorzystywano później na przykład do różnych prac na polu oraz w gospodarstwie. Numer 9. Na Haiti, ojczyźnie voodoo, wiara w istnienie zombie jest powszechna aż do dziś. Rodziny zmarłych, aby nie dopuścić do przemiany swoich bliskich w zombie, często przebijają zwłoki kołkiem, a nawet odrąbują im ręce oraz nogi, po czym po pogrzebie pilnują grobu przez nawet kilkanaście dni. Numer 8. Aby unicestwić zombie, wcale nie musicie obcinać im głów. Według tych samych wierzeń wystarczy nakarmić je solą. Bowiem jeśli zombie zje sól lub cokolwiek słonego, wówczas samo uświadomi sobie, że tak naprawdę nie żyje i wróci na cmentarz, aby zakopać się z powrotem w swoim grobie. Numer 7. Współczesny wizerunek zombie zawdzięczamy przede wszystkim George'owi Romeriemu oraz jego Nocy żywych trupów z 1968 roku. To dopiero w tej klasyce kina zombie przedstawiono jako nieumarłego, niezwiązanego z voodoo, powstającego z grobu, aby pożywić się ludzkim mięsem. Numer 6. Skąd jeszcze mogła się wziąć wiara we wstawanie z grobu? Między innymi z dawnej, pozostawiającej wiele do życzenia medycyny, kiedy to pacjentów w śpiączce często uznawano za zmarłych i zwyczajnie ich chowano. Niektórzy z nich mieli to szczęście, że budzili się akurat podczas plądrowania ich grobu przez cmentarne hieny, zapewniając złodziejom traumę na całe życie, którzy odtąd z kolei nieśli w świat plotkę o nieumarłych. Numer 5. Według czasopisma Foreign Policy w 2011 roku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych przygotował plan o kryptonimie Konop 8888, będący niczym innym jak dokładnym planem postępowania armii na wypadek apokalipsy zombie. Dokument przedstawiać ma różne fikcyjne scenariusze ataków zombie, mające służyć szkoleniu przyszłych wojskowych. Numer 4. Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge, Nowa Zelandia to najlepsze miejsce na świecie do ukrycia się w przypadku apokalipsy zombie. Wysoki udział energii odnawialnej, mała gęstość zaludnienia, samowystarczalność jeśli chodzi o żywność, nie wspominając już, że Nowa Zelandia leży na małej wyspie, z dala od reszty świata. Numer 3. Pewna 21-latka z Massachusetts w 2018 roku wzięła z zombie ślub, a dokładniej z lalką zombie, którą otrzymała od swojej świętej pamięci ojca w wieku 13 lat. Po jego śmierci dziewczyna nie opuszczała jej na krok, aż w końcu zdała sobie sprawę, że ją kocha i wypada przypieczętować to uczucie związkiem małżeńskim. Numer 2. Czy tego chcecie, czy nie, zombie już istnieją na tym świecie. Jak na razie tylko u mrówek, ale kto wie, kto będzie następny. Wszystko za sprawą pewnego pasożytniczego grzyba, który atakuje system nerwowy mrówek i praktycznie przejmuje kontrolę nad ich ruchem, zmuszając je na przykład do gryzienia liści, kory i gałązek. Numer 1. Studenci z Uniwersytetu w Leicester przeprowadzili matematyczną symulację, co by było, gdyby apokalipsa zombie naprawdę zdarzyła się w prawdziwym życiu. Zakładając, że jeden zombie ugryzłby zaledwie jednego człowieka dziennie, po zaledwie 100 dniach na całej Ziemi pozostałoby zaledwie 300 osób. No, nie wygląda to pocieszająco. Okej, i tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Raz jeszcze zachęcam do sprawdzenia gry State of Survival. Przypominam, że pobierając ją z linku w opisie lub z kodu QR widocznego na ekranie, możecie całkowicie za darmo odebrać specjalny pakiet powitalny. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku na Planecie Faktów. Cześć!